Równanie. No i mamy u góry mnożenie przez x minus 3 jest równe 0. No i mamy się doliczyć liczby rozwiązań. Przede wszystkim nie podali nam tutaj założenia, jakie wynika nam z mianownika. Więc albo piszecie sobie założenie, albo piszecie sobie dziedzinę równania. Ja sobie napiszę dziedzinę równania, bo od razu to sobie powtórzymy. Mamy x minus 3 nie może się równać 0, bo z definicji ułamka wiemy, że mianownik nie może się równać 0. Dlatego też x nie może się równać równać 3. Bo jakby się równał 3, no to w mianowniku byłoby 0, a nie wolno. Dlatego x należy do wszystkich liczb rzeczywistych za wyjątkiem elementu 3. No i to już mamy szczapy. No to teraz góra. Przepiszmy sobie tą górę i zwróćcie sobie uwagę, że to się równa 0. I w takich przypadkach tego ze sobą nie wymnażamy, bo po prostu popłyniemy na tym. Trzeba zauważyć, że jeżeli na jeden nawias będzie się równać 0, no to 0 razy drugi nawias też będzie się równać 0, tak? No i analogicznie, jeżeli drugi nawias się będzie równać 0 razy pierwszy nawias, no to ten nasz wynik dalej będzie 0. Dlatego sobie to porozbijamy i przyrównamy sobie pierwszy nawias do 0 i przyrównamy sobie drugi nawias do 0. I mamy x. Gdy przenosimy na drugą stronę, zamieniamy znak na przeciwny, będzie jedyneczka, a z tej strony będzie minus dwójeczka. Nie pokrywa nam się to z tym, więc rozwiązaniem jest jedynka i minus dwójka. Odpowiedź C.